Jacek Niedzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan Marek Sowa, poseł Nowoczesnej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie pośle, dlaczego pan wtargnął do gabinetu marszałka Sejmu? No powoli obalamy te wszystkie kłamstwa wypowiadane przez dyrektora Grzegorzułkę. Wydaje mi się, że to stargnięcie absolutnie nie miało nic wspólnego. No po prostu. Ale wszedł pan bez uprzedzenia. Dyrektor Grzegorzułka napisał na Twitterze, że wszedł pan bez uprzedzenia do pomieszczenia pracowników i filmując ich pracę, powiedział pan, że pan przeprowadza transmisję z tej wizyty. Więc to kolejne kłamstwo. Zresztą muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu chyba rzadko kiedy mówi prawdę. Żadnej transmisji nie przeprowadzałem. Udałem się do pana marszałka po to, aby z nim porozmawiać na temat zablokowania wejścia dla pani Janiny Uchojskiej przedwczoraj do Sejmu. To uważam za kuriozalną, bardzo błędną, szkodliwą decyzję, że pani Janina Uchojska nie została wpuszczona. Zresztą podobnie jak pani Wanda Stawska parę dni wcześniej. No nie można wchodzić do Sejmu. Osoby, które nie mają przepustek jednodniowych, nie mogą wchodzić. Takie jest zarządzanie marszałka. Przewodniczący GUS, przewodniczący Duda, kardynał Nycz wchodzili do Sejmu. No, dokładnie w tym samym czasie, kiedy już te zakazy obowiązywały, więc PiS dzieli ludzi na równych, równiejszych. A ja uważam, że wszystkie te osoby, które wymieniłem, powinny wejść. To absolutnie Sejm nie powinien być zablokowany, nie powinien być żadną pisowską twierdzą. To, co wczoraj pan marszałek zrobił, blokując, że tak powiem, możliwość odbycia się sesji plenarnej Sejmu Dzieci i Młodzieży, skandaliczna decyzja. Naprawdę bulwersuje nas wszystkich. Ma się odbyć we wrześniu. To ci młodzi ludzie przygotowywali się do tego. To była 25. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tak. Rocznicę odzyskania niepodległości. Przygotowywali się do tego. To była doskonała okazja, aby porozmawiać o pierwszym Sejmie Ustawodawczym, który rozpoczął swoją pracę w lutym 1919 roku. I te ich nadzieje ogromne zostały, bym powiedział, zablokowane. Myśli pan, że to jednak... Wcale tak łatwo nie było się dostać. Myśli pan, że to spotkanie z dziećmi się jednak odbędzie, dlatego że Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że w warszawskim ratuszu może to zorganizować? I Wadim Tyszkiewicz, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wyszły z taką inicjatywą i dobrze by było, żeby ci młodzi ludzie mieli możliwość spotkania się. Mhm. To zawsze właśnie 1 czerwca był dniem, kiedy ten Sejm się odbywał i no, tym razem może się odbyć na wygnaniu, ale to jest wszystko przez decyzję, no, w mojej ocenie absolutnie niezrozumiałe marszałka Kuchcińskiego, który no, robi twierdzę pisowską z tego Sejmu. Kto robi twierdzę pisowską z tego Sejmu? No, ja mam przepustkę stałą, mogę do Sejmu wejść. Można się poruszać po Sejmie. Pilnować, bo ja byłem wczoraj świadkiem, jak dziennikarzom Straż Marszałkowska próbowała te przepustki odebrać. Naprawdę? Tak. No dobrze, ale wszedł pan do tego, do gabinetu marszałka, czy do sekretariatu, bo do samego gabinetu nie udało się panu wejść. Po to, żeby porozmawiać z marszałkiem, a nie lepiej było się najpierw umówić na spotkanie? No to jest jednak druga osoba w państwie, nie można sobie tak wchodzić. W normalnej sytuacji na pewno próbowalibyśmy się umówić, natomiast ta sytuacja była wyjątkowa. Przecież widzieliśmy cały spektakl, tak? Pan przewodniczący, senator Bogdan Klich próbował rozmawiać, dzwonić do sekretariatu marszałka Kuchcińskiego, do szefa straży, do dyrektorów, do marszałka Karczewskiego i nikogo nie było, więc była wyjątkowa sytuacja. Tak, widzieliśmy taką sytuację spuszczania każdej osoby, nie podejmowania próby rozwiązania tego problemu, który wówczas istniał. No wówczas w takich sytuacjach nie można czekać, no nie można poprosić o termin za 2 dni. No, i co, chciał pan zapytać, dlaczego panie marszałku dzieją się takie rzeczy? Dlaczego ludzie są nie wpuszczani do Sejmu? Chciałem pana marszałka przekonać, że to jest po prostu błędna jego decyzja, że pani Janina Uchojska nie tylko powinna być wpuszczona, ale gdyby PiS myślał, to powinna być w ogóle przez nich zaproszona, nawet poproszona na przykład o mediację. Tak? To jest osoba, która dla osób niepełnosprawnych wyjątkowo wiele zrobiła. Marszałek Karczewski powiedział, że pani rzeczywiście Jadwiga Janina Uchojska mogłaby być osobą, która mogłaby mediować, ale ona ewidentnie postawiła się po stronie protestujących. PiS od samego początku, od ponad 2 lat dzieli Polaków
na lepszych, na gorszych, do tego, żeśmy się przyzwyczaili, ale no to jest błędne podejście. Naprawdę ja się z tą postawą marszałka Karczewskiego nie zgadzam. A dlaczego pan marszałek Kuchciński tak Sejm zagradza i nie mogą wchodzić ludzie do Sejmu? Dziennikarze bez stałych przepustek, eksperci, pani Nina Ochojska? No on traktuje, znaczy to jest chyba jednak człowiek trochę zakompleksiony, tak? On traktuje ten Sejm trochę jak prywatny folkmark. Myśli, że jeśli odsłoni od siebie problem, to tego problemu nie będzie, a to przecież problemy narastają. No jak popatrzymy, to jest smutny obraz, bo w mojej ocenie tak dramatycznie słabego marszałka, no ten Sejm nigdy po 89 roku chyba nie wie. Przed chwilą parlament obronił Marka Kuchcińskiego jako marszałka Sejmu, nie został odwołany. To taka decyzja, bym powiedział, aparatu partyjnego, żeby go bronić, ale przecież wszyscy pamiętamy taką rozmowę. Podobno sam błagał prezesa Kaczyńskiego, aby go z tego obowiązku zwolnił. On faktycznie nie jest w stanie sprostać wyzwaniom drugiej osoby w państwie. Zresztą PiS z tymi kadrami ma naprawdę problem. To jest osoba, która absolutnie się nie nadaje, nie panuje nad sesją, nad prowadzeniem sesji plenarnych, głosowań. No to ma takie elementarne, bym powiedział, braki i problemy w bieżącym zarządzaniu. I co, pan chciał wejść do gabinetu marszałka, no, mu to wszystko wygarnąć? Chciałem go przekonać do tego, że popełnia po prostu błąd, że również w jego interesie jest to, aby takie osoby jak Janina Ochojska mogły wejść, mogły się spotkać, że to niczemu nie zagraża. Tak samo jak nie widzę żadnego zagrożenia w tym, aby młodzi ludzie przyszli do Sejmu, spotkali, odbyli sesję. Czy chciałbym poprosić marszałka Kuchcińskiego o rozmowę i zmianę decyzji, tak? Tak, dokładnie tak. Oni nie są żadnym zagrożeniem dla demokracji w Polsce. Zagrożeniem dla demokracji w Polsce jest postawa, którą prezentuje pan marszałek Kuchciński. Bronisław Komorowski tutaj siedział wczoraj na pańskim miejscu i powiedział, że Marek Kuchciński powinien podać się do dymisji, powinien zrezygnować z funkcji marszałka, bo jednak sobie nie radzi. No tak, to jest, cały czas o tym mówię, że sobie nie radzi. Problem polega na tym, że nawet taką osobistą decyzję Marek Kuchciński może podjąć tylko za zgodą prezesa Kaczyńskiego i on będzie biedak się mordował na tym stanowisku do końca, pełnił tą funkcję. Cała Polska się będzie z niego śmiała, bo przecież to naprawdę jest żenujące, jak on sprawuje ten urząd. No ale tej decyzji pewnie nie podjął. Miejmy chyba, że prezes Kaczyński na to zezwolił. Panie pośle, a nie było żenujące, że pan wszedł do tego sekretariatu i próbował filmować, transmisję robić? Nie, to jest nieprawda. Z tej, no ale... Nie, to Grzegorz Żuszka kłamie i my będziemy obalali. To jest urzędnik Państwowy Centrum Informacyjne Sejmu. Tak, kłamał w 2015 roku, zanim został urzędnikiem, kłamie teraz. On naprawdę w ostatnim czasie nie wiem, czy jakiekolwiek prawdziwe zdanie wypowiedział. Jakiś zestaw cytatów z rozmów z urzędnikiem. No to proszę, niech zaprezentuje. Ale to nie pamięta pan, co powiedział? Ja wszystko pamiętam, całą rozmowę. Problem polega na tym, że... Odezwał się pan niegrzecznie? Proszę pana, oczywiście w takich rozmowach zawsze jest ten poziom emocji trochę wyższy. Ja czekam na ten wniosek do Komisji Etyki. Już raz zostałem przez PiS skierowany do Komisji Etyki po wypadku z udziałem pani premier w Oświęcimiu. Wówczas mi zarzucano dwie rzeczy, że stanąłem w obronie młodego Sebastiana i powiedziałem, że nie może być w zderzeniu z aparatem państwa na straconej pozycji i potrzebna jest mu po prostu prawo do obrony. I dzisiaj po tym półtorocznym okresie nikt nie ma żadnych wątpliwości, że chciano chłopaka zniszczyć. Natomiast druga kwestia, którą mi również wówczas zarzucano, to, że stając na konferencji w obecności posła Borysa Budki, sprawiałem wrażenie, że się zgadzam z tym, co on mówi. No absurdalne zarzuty, tak? Komisja nawet postanowiła nie rozpatrywać tego wniosku podpisanego przez marszałka Terleckiego jako szefa klubu PiSu. Ja dzisiaj też czekam na wniosek do Komisji Etyki, bo zobaczę, co w tym wniosku sami napiszą. No, a może lepiej przeprosić urzędników, sekretariatkę? Być może jest tak, że pewne... Sekretarkę w gabinecie. Język polski jest bardzo bogaty i na pewno mógłbym jedno czy drugie słowo podmienić, ponieważ jedno słowo wypowiedziane przeze mnie zostało przez panią sekretariatu źle odebrane, ja ją wówczas przeprosiłem. Jakie to było słowo? Nie, no, zaczekamy, aż zobaczymy, co napiszą w tym wniosku. To był komentarz. Czyli jednak lekko pan przegrał. Wie pan co, mógłbym
mógłbym użyć innego słowa, które byłoby bardziej adekwatne, może nawet bardziej... Nie powie pan nam, co nie, to no, za nie, słowa. Nie chcę, ja spokojnie zaczekam na, znaczy, na wniosek do komisji. Wypikamy, ocenzurujemy. Nie, to w ogóle, to absolutnie słowo, które z wulgaryzmem nie ma nic wspólnego. Także proszę być spokojnym, takie słowa są zarezerwowane dla polityków PiS-u, którzy raz po raz rzucają... tego typu... No Jarosław Kaczyński za zdradzieckie mordy został upomniany. A poseł Pawłowicz za chyba lewacką mordenię jeszcze przynajmniej. No tak. To Jarosław... moje w ogóle nie może być rozpatrywane w podobnych kategoriach. Chyba Jarosław Kaczyński za wtargnięcie na mównicę sejmową bez żadnego trybu również nie został ukarany, prawda? Nie został, ale przynajmniej jakiś tryb na sali sejmowej obowiązuje, natomiast do sekretariatu marszałka zawsze się wchodziło. Ja pamiętam, pierwszy raz byłem chyba u marszałka Płażyńskiego w 2004 czy 2005 roku i w ogóle nie miałem żadnego problemu. To prawda, ja jako dziennikarz również mogłem wchodzić do gabinetów marszałków i to nie było problem. Wchodziło się, korytarze były otwarte, tak. Człowiek chodził, jak dostał na taką prostą przepustkę, to mógł po tym Sejmie chodzić. No to, co jest dzisiaj, to jest naprawdę, to jest rzecz, która absolutnie jest nie do porównania z okresem poprzednim. Gabinet marszałka jest zasłonięty kotarą i takim parawanem. Smutne jest to, że używa się na zamknięcie korytarza marszałkowskiego grafiki promującej 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. To akurat pan marszałek swoimi decyzjami chce ten okres po prostu haniebnie zamknąć, niestety. Jak będzie wyglądało zgromadzenie parlamentarne NATO w Sejmie? To już zobaczymy za kilka dni, 25 maja ma się rozpocząć. Ja rozumiem, że pan redaktor pyta w kontekście protestu, który się cały czas toczy. To jest też jeden z elementów, z którym PiS nie tyle, że nie potrafi, on nie chce po prostu. On bierze tych ludzi na przeczekanie. To jest bardzo złe zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, spadły maski, nikt nie może mieć żadnej wątpliwości. To żadna partia, taka bym powiedział, o społecznym, wrażliwa na potrzeby ludzi potrzebujących. Ale przecież przychodzą rządzący rozmawiać. Kiedy ostatnio byli? No jakiś czas temu byli, no ale na początku byli. Był premier, był prezydent, była ministra Rafalska. Premier w ogóle się zachowywał, jakby był w innym świecie. Znaczy, że te obrazki, które pamiętamy z rozmowy z osobami protestującymi, z opiekunami osób niepełnosprawnych, no to widać było, że mamy człowieka wyobcowanego, że to jest inny świat, że on nie miał żadnej empatii dla tych ludzi. No. Prezydent Andrzej Duda w Stanach Zjednoczonych powiedział, że rządzący zrobili bardzo dużo dla tych protestujących. To niech zrobią jeszcze więcej. Ale co mają zrobić jeszcze więcej? Punkt za 150 zł spełnili, a drugi za 500 nie spełnili. Niech spełnią przynajmniej część drugiego. Ale budżet nie jest z gumy. Protestują jedni, dostaną, to nam przyjdzie kolejny. 1,5 miliarda złotych w budżecie blisko 400 miliardowym to nie jest problem. Ile może trwać ten protest? Jak długo może trwać ten protest? PiS-owcy chcą wziąć na przetrzymanie te osoby, ale to są osoby wyjątkowo doświadczone przez los i mogą się tutaj pomylić. Czy powinien być jakiś większy protest społeczny przed Sejmem, który by wspierał te osoby? No był. Ja nawet sam uczestniczyłem w takiej demonstracji w sobotę. Ale 25 maja w czasie szczytu NATO, żeby zobaczyli goście, jak to wygląda? Obraz wizerunkowi Polski nie będzie służył, to każdy zdaje sobie sprawę, ale no będzie pokazywał rzeczywistość, która w Polsce dzisiaj jest. A może rzeczywistość zobaczymy. Taką, że w Polsce jest demokracja, jest wolność wypowiedzi i można protestować. Nawet w świątyni demokracji. Obserwując ostatnie kilka dni, mam co do tego wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest. Będzie pucz w Sejmie nowy? Myślę, że nie w tych kategoriach, nikt z nas nie ma absolutnie takich intencji, ale jestem przekonany, że to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, odkłada się i w pewnym momencie skumuluje, uruchomi taką falę, która PiS-owców zmiecie. Internauci namawiają Lecha Wałęsa, żeby przyjechał i próbował wejść do Sejmu, żeby wsparł protestujących. Były prezydent powinien przyjechać i swoim autorytetem, swoją rozpoznawalnością na świecie wesprzeć protestujących w Sejmie? Nie jestem tutaj osobą, która powinna doradzać panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Powinien się zdać na swoje wyczucia, ale jeśli uzna, że jego obecność jest tutaj i oczekiwana, i potrzebna, to
pewnie przyjedzie. Jak pan ocenia wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych? Prezydent wczoraj przemawiał na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No z jednej strony to oczywiście ważne wydarzenie. Polska przejęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Ale pierwszy raz głowa państwa przemawiała. No zgoda, ale z drugiej strony patrzę to w takim kontekście całego otoczenia międzynarodowego, w którym Polska się znalazła. No i tutaj powodów do nadmiernego optymizmu nie ma. Jeśli zobaczymy na osoby, które się towarzyszą, czy spotkały się z panem prezydentem w Stanach Zjednoczonych, gubernator stanu Illinois, burmistrz Chicago, burmistrz New Jersey, no to powiedzmy sobie szczerze, że to nie są osoby spółki prezydenta Rzeczypospolitej. Potwierdzająca się teza, że jest blokada na spotkania na najwyższych poziomach z najważniejszymi urzędnikami, prezydentem, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, nie napawa optymizmem. To pokazuje, jak wielką szkodę PiS wyrządził różnymi działaniami, w tym również ustawą o IPN-ie. I to otoczenie międzynarodowe, w którym Polska się znalazła, jest naprawdę bardzo niekomfortowe. Musimy się czuć pod tym względem źle, bo ja przypomnę, że w sytuacji, kiedy Kazachstan przejmował przewodnictwo, prezydent Stanów Zjednoczonych był, spotkał się z prezydentem Kazachstanu. W styczniu chyba było spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentami krajów nadbałtyckich, a Polska co? Polska w kolejce, zapewnienia ministra Szczerskiego, że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania. No są takim elementem ratowania tej dramatycznej sytuacji, tego pokazywania, że jednak prezydent Duda jest ignorowany przez najważniejszych urzędników. To nie jest przypadek, że Andrzej Duda jako prezydent Polski nie miał jeszcze audiencji w Białym Domu? Przypadków nie ma. To jest celowe działanie pokazujące... Wszyscy czytamy, kilka miesięcy po objęciu urzędu prezydent Kwaśniewski, prezydent Kaczyński, prezydent Komorowski, premierowie się chwalą, że też byli po kilku miesiącach przyjmowani, prezydent Duda 30 kilka miesięcy. No i dlaczego tak? Dlaczego? To jest pytanie do kancelarii prezydenta, do pana prezydenta, do ministra Szczerskiego, niech odpowiedzą, jak się czują z tym, że nie ale co, amerykańska do gmachu Białego Domu się dostać. Amerykańska dyplomacja w ten sposób chce nam pokazać, że nie respektuje tych zmian, które firmuje również pan prezydent Andrzej Duda w Polsce, jeżeli chodzi o praworządność? W przypadku tej wizyty nie mam żadnych wątpliwości, że to jest skutek decyzji polityków PiS-u podjętych w ostatnim czasie. Prezydent Andrzej Duda powiedział również w Stanach Zjednoczonych w rozmowie bodajże z Radiem RMF, że Donald Tusk nie jest obecnie polskim politykiem, jest politykiem europejskim. Haniebna wypowiedź. To pan przewodniczący Rady Europejskiej jest przewodniczącym, jest politykiem europejskim, ale jest Polakiem, jest polskim patriotą. Był chyba jest najlepiej ocenianym premierem po 1989 roku, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj zarzucanie mu, że nie jest, bo to jest taka intencja, tak, że nie jest Polakiem, nie działa w interesie polskim, jest daleko idącą insynuacją, nie mającą nic wspólnego z prawdą. To ja zdaję sobie sprawę, że może być tak w polityce, że politycy mają na jakiś temat rozbieżne zdanie, ale nie mam żadnych wątpliwości, że chętnie angażowałby się również w sprawie polskiej, pomagał rozwiązywać polskie problemy pod dwoma konkretnymi powodami. Gdyby było takie oczekiwanie ze strony Polski, gdyby było inne nastawienie władz polskich. A my co mamy? Mamy takie zachowanie premiera Morawieckiego, który unika jak ognia spotkania z przewodniczącym Tuskiem. Tego typu wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy może wynikać ze strachu przed kandydowaniem Donalda Tuska na prezydenta Polski? Zawsze taka sytuacja jest możliwa. No, zobaczymy. To wszystko pewnie będzie wiadome gdzieś za rok czasu. I na koniec. Ryszard Petru popełnił błąd wychodząc z Nowoczesnej, z partii, którą zakładał, której był szefem? Nie wiem, czy to był największy błąd, ale na pewno wcześniej popełnił wiele błędów, które do tej decyzji się przyczyniły. Obniżył wiarygodność i notowania Nowoczesnej? I swojej osobistej. Ale pan pozostał w Nowoczesnej, nie wychodzi pan i nie będzie pan zakładał... Tak, nie będzie pan zakładał z Ryszardem Petru nowego ugrupowania? Nie wybieram się do nowego projektu. A ma pan poczucie, że Ryszard Petru już jest zgraną kartą politycznie?
To jest pytanie do Ryszarda Petru. A wyobraża pan sobie, że na wybory parlamentarne wy wszyscy się zjednoczycie i będzie Schetyna, Lubnauer, Czarzasty, Petru, będą wspólne listy, PSL? Tak, ja oczywiście mogę sobie wyobrazić sytuację, że politycy swoje osobiste ambicje podporządkowują wyższym celom. I jednym z takich elementów jest oczywiście nasza współpraca w ramach Koalicji Obywatelskiej z Platformą Obywatelską. Ale mówię o wyborach parlamentarnych. Czy wyobrażał sobie pan, że Ryszard Petru może być na jednej liście z Nowoczesną? Chcę powiedzieć, że chciałbym, aby ten blok jesienią 2019 roku był jeszcze większy, żeby jeszcze obejmował szersze grono, szersze spektrum polityczne. Kto do tej koalicji dołączy, zobaczymy. Ryszarda Petru również chętnie by tam pan widział. Absolutnie bym go nie wykluczał, natomiast to jest pytanie do Ryszarda Petru, który no jednak w jakiejś mierze się dystansuje od tego. Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem pan Marek Sowa, Nowoczesnej. Dziękuję bardzo.